Witam Państwa, reprezentanci. Dziękuję Panu Prezesowi Józefowi Niedźwiedzie za zaproszenie i wszystkim organizatorom ludzi. Moi przedmówcy w zasadzie mnie tu wyręczyli, jeżeli chodzi o wstęp. Jak Państwo usłyszeliście, ciężko się znaleźć pszczołami w obecnej sytuacji, jaką mamy. Pszczoły są narażone na zagrożenia z zewnątrz. No i tutaj niewiele możemy zdziałać, natomiast musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że pszczoły są również narażone na wiele zagrożeń ze strony pszczelarzy. Całe życie gospodarowaliśmy i gospodarujemy tak, jak umiemy. Natomiast tu mój przedmówca powiedział, matka natura weryfikuje wszystko. Mamy temat mała pszczoła, mała komórka. Od jakiegoś czasu staram się odzwyczaić od tego mówienia mała pszczoła, mała komórka, bo przecież to nie jest ani mała pszczoła, ani mała komórka, tylko to jest naturalna pszczoła i naturalna komórka. Udało mi się zdobyć książkę Leonarda Webera z 1920 roku, który to, proszę Państwa, opisuje, jakie są wymiary komórki pszczelej. Wtedy jeszcze nie stosowano na gminie, tak jak w tej chwili, powiększonej węży, jak to wtedy nazywali, sztucznej węży, z komórką 5-4, bo wszyscy generalnie stosujemy węże o komórce 5-4. I taką też pszczoły budują. Skąd się to wszystko wzięło, powiem tylko w kilku zdaniach, że ponad 100 lat temu Belg Boudois wpadł na genialny pomysł, że jeżeli się pszczołę powiększy, to ona będzie nosić więcej miodu. I tak powolutku powiększano węże pszczelą, aż doszliśmy do mniej więcej rozmiaru komórki 5,4 mm. Niektórzy jeszcze Rosjanie w Instytucie Badawczym pod Moskwą doszli już podobno do 5,9. Wszystko było jako tako, dopóki nie było jeszcze takich zagrożeń związanych z pestycydami, które weszły po II wojnie światowej. Jak się czyta pszczelarstwa z lat 50., to mamy te same tematy. Przez 60 lata do czasów obecnych ciągle pszczelarze mają problemy z podtruciami. Teraz może troszkę mniej, bo jakaś świadomość rolników wzrasta, ale zdarzają się takie wypadki, że jak nie ktoś z ziemi wytruje pszczoły, to gdzieś latają komary opryskują, też wytruwają i to trochę gdzieś tam jest płacą pszczoła. Okazało się, że pszczoła może wytrzymać naprawdę dużo, dużo zagrożeń. Pszczoła, która powoli była ustawiana w nienaturalnym środowisku, przez pszczelarzy różnych. Dopiero przybycie narozy zaczęło w dosyć drastyczny sposób weryfikować naszą gospodarkę pasieczną. Waroza generalnie rozprzestrzeniła się wraz z importem pszczół z Dalekiego Wschodu, pod Władywostoku, które to w latach 60. już przywędrowały do europejskiej części Związku Radzieckiego. No jako, że to były pszczoły bardzo dobre, pszczelarze wprowadzali pakiety, matki i odkłady z samolotami z tamtych rejonów do europejskiej części Związku Radzieckiego, a wraz z nimi wprowadzili warozę oczywiście, która no, nawet w Niemczech podobno była wcześniej do parę lat niż w Polsce, bo Niemcy spryciarze też chcieli mieć te pszczoły, no i tak się ta waroza praktycznie po całym świecie rozległa. No jest już. Dlaczego waroza zrobiła takie wielkie spustoszenie na świecie? Ano dlatego, że przede wszystkim tamte pszczoły w chinowskim kraju, czy na Dalekim Wschodzie, w Chinach, w Indiach, one mają mniejsze komórki. Tam węża była cały czas produkowana mniej więcej 4,8-4,9. Nie powiększano tam tego. Poza tym w miarę w naturalny sposób również prowadzono gospodarkę. Waroza trafiła tutaj na powiększone pszczoły w Europie i Stanach Zjednoczonych.
I ta Maroza, proszę Państwa, można powiedzieć, że ona tutaj zgłupiała trochę, bo w zasadzie pasożyt to nie niszczy swojego żywiciela, tak do sportu. Nie jest to generalnie, ale tak jest. Mamy pszczoły, jakie mamy. Weber, nie tylko Weber, bo Ciesiecki i inni, również badacze światowi, mierzyli wielkości komórek pszczelich na świecie w różnych strefach klimatycznych. I największą zmierzoną komórką w zabudowie naturalnej legitymowały się pszczoły z północy Kanady i z północnej Syberii, na północny wschód od Uralu, i to były, mówię o średniej, to były komórki 5,2, a my w tej chwili stosujemy 5,4. W naszej strefie klimatycznej, no, od Atlantyku aż do Władywostoku, pszczoły w naturalny sposób budowały komórki od 4,9 do 5,1. No średnio 5. I co my widzimy tu w tej książce z 1920 roku? Weber podaje, że komórka robocza od ściany do ściany, włącznie z grubością ścianek, mierzy milimetrów 5,115 tysięcy. Ale jeżeli odejmiemy grubości ścianek komórki, gdzie jedna grubość jest 0,11 mm, to okazuje się, że pomiary wykonane na przełomie XIX i XX wieku dały nam średnią wewnętrzną komórkę 5,0, można powiedzieć. To jest 0,1. No, ale co? Poddaliśmy się temu trendowi światowemu i stosujemy węzeł 5,4. Waroza, proszę Państwa, ma problem, bo waroza tak została ukształtowana przez miliony lat, że właśnie dostosowała się do pszczoły ukształtowanej przez miliony lat, że ona chce mieć jak najlepsze warunki do rozwoju, więc ona generalnie rozwija się na czerwiu trutowym. Ale waroza tam na Dalekim Wschodzie ma dosyć duży rozwój pomiędzy komórką pszczelą a komórką trutową. U nas niestety tego nie ma. Mało tego, ja tutaj pozwoliłem sobie wczoraj zrobić taką pomoc praktyczną. Ja to puszczę tam do Państwa, żebyście sobie obejrzeli, trochę jest ciemno. Mam tutaj przyklejone trzy rodzaje węzli. Ta na górze, ta ciemniejsza, to powinno być widać, to jest węza wyprodukowana przez jednego z naszych producentów. No, nie tak niewielkiego dosyć. A tutaj na dole jest nasza węza, którą wyprodukowaliśmy sami na praskach. Tu jest komórka 4,9, tu jest komórka 5,1. Skąd mam tą węzę? A proszę Państwa, kolega mój kupił 40 kg tej węzy. Normalnej pszczelej węzy, która powinna być w rozmiarach 5,4 załóżmy. I jako, że też się zaraził przechodzeniem na tą małą czy tam naturalną komórkę, przyniósł nam tą węzę. Jako, że z nim współpracujemy, poprosił nas, żeby przetopić tą węzę i zrobić mu komórkę 5,1. Mieliśmy tak zrobić, że tylko roztopimy i po prostu wykonamy mu węzę. Natomiast od razu, jak on mi przywiózł, popatrzyłem na tą węzę i mówię, co ty tej węzy trutową pokupowałeś? Nie, mówi, pszczel. Zaczęliśmy mierzyć i proszę Państwa, ta węza, ona jest w warcie. Ta węza w kierunku warcowania ma 5,85. A mierząc po skosach, ma 5,6. Większość producentów w Polsce wykonuje węzę 5,4. Zgodną z normą. A ten człowiek zamawia sobie u kogoś i dostaje tak powiększoną węzę. Pszczoły to odbudują. No ale można powiedzieć dosyć, że te przecież te pszczoły w tych komórkach po prostu to poszlanki się chleboczą. Mało tego, waroza, która ma niewiele większe niż komórki trutowe do dyspozycji, ona takie komórki, pomimo tego, że pszczoły podrują ścianki na tak jakby gigantycznej węzie,
to dla narodu już jest prawie to samo co trupem. I dlatego ona atakuje po prostu komórki strzelem. Musi być ten naturalny po prostu dystans pomiędzy komórką pszczelą a komórką trutową. Rozmiar to jedno. Ten rozmiar mnie tak sprowokował, jako że my dopiero co zaczynamy tą wędzę robić, jeszcze nie mamy pewnych nawyków, ale tu dzięki przestrodze jednego z moich znajomych od Szczecina po prostu nie roztopiliśmy tej wędzy i nie rzuciliśmy na prawki, tylko daliśmy do autoklawu. I co się okazało, że z 40 kg tej wędzy po roztopieniu, po sterylizacji w autoklawie, około 10 kg to był szmelc, krótko mówiąc. Parafina, no zanieczyszczenia i wodze mulgowanie. Wiaderko tego po prostu odeszło i jeszcze do powtórnego klarowania nadaje się ten wod, który po prostu sklarowaliśmy po raz pierwszy. Także mamy 25% krótko mówiąc wiarostwa w wejdzie. Akurat w tej, ja nie mówię, że we wszystkich. Sama ma dziwny zapach. On kupił, bo po prostu kupił. Poszedł, kupił, ten ktoś kupił wod, wykonał i tyle. Nasza wędra widać, że jest jaśniejsza, ale to też jest niedobra wędra. Dlaczego? Dlatego, że jako że nas to życie zmusiło, przycisnęło, że potrzeba nam na pewno bardzo dużo tej wędry 5,1 i trochę 4,9, topiliśmy wod wszystek i nie segregowaliśmy do sklepin, czy jasny, średni, ciemny, tylko jak leci po prostu. I dlatego ona ma taki kolor, bo czysty wód jest bezbarwny, prawda? Jest biały praktycznie. I w ogóle nie ma prawie że zapachu żadnego. A nasza węża ładnie pachnie. Tak całe życie byliśmy przyzwyczajeni, że jak kupowaliśmy wędzę, to mówiliśmy, o jaka luziutka. No pewnie, że jak jaśniejsza, to fajniejsza niż ta ciemna. O jak ładnie pachnie. Okazuje się, że to nie jest dobra węża. Węża powinna być jaśniejsza, taka prawie, że jak w parafinie. Ja 2 lata temu, wiesz, w uprzejmości też jednego z kolegów, który nie mogą dostać tu w Polsce w ogóle węży 4,9 dobrej, i on mi przysłał 2 czy 3 kilogramy. Jak zobaczyłem tą wędzę, to mówię, co to jest? Sama parafina chyba. Bo ochamnie pachnie, okazał mnie, może nie odlata tę wędzę akurat. No okazało się, że to był po prostu wąt z odsklepu. W odsklepinach też nie jest 100% dzielniczego wosku. W niektórych okresach może być, w niektórych może nie być. Pszczoły też przenoszą wąt stary, jaki brakuje do miodni. No ale to już więcej się nie da. I zrobić trzeba po prostu się starać, żeby jeżeli w ogóle wędrze chcemy mieć dobrą, to produkować ją w wosku z odsklepu. No ale teraz jest pytanie, jeżeli ktoś ma dużą pasietę i nazbiera tych odsklepi, może dać producentowi, powie, zrób mi z mojego wosku, no mu zrobi, ma super wędzę. Już nie mówię o rozmiarze, że komórki. Ale jeżeli ktoś ma małą pasietę, to cóż może zrobić? No może zrobić to, że jakoś mógł rzeczywiście ktoś zrobić, czy zebrać się we dwóch, we trzech, ale to są takie tam systemiczne teorie. Można sobie i powinien każdy pszczelarz, który załóżmy zostanie tu przeze mnie zarażony tym, co będę mówił i będzie próbował pszczołą ulżyć i stworzyć w miarę naturalne środowisko mulów, to pszczelarz powinien sobie samemu produkować wędrę. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że powinien mieć praskę. Ta praska, te praski to są praski z wysokoudarowego aluminium. I to są praski drogie, bo małej pasieki absolutnie nie ma sensu tutaj okupować. Są praski tańsze, zaczynają być produkowane tu w Polsce, silikonowe, też na płytach aluminiowych. Jest jeszcze jeden sposób, gdzie w ogóle nie trzeba mieć żadnej praski i można sobie wędrę wykonać samemu. To jest koszt rzędu 50 zł i każdy pszczelarz może mieć swoją własną wędrę. To tylko jest skopu w tym, że
Nigdy nie jesteśmy pewni, czy mamy wszystkie pszczoły zdrowe, czy nie robimy, jeden się trafi, przetopimy i zarazimy całą pasię. No można ryzykować, jeżeli ktoś rzeczywiście ma niewiele rodzin i dokładnie obejrzy to, no i miał w miarę jakieś doświadczenie i widzi, że ma rzeczywiście zdrowe pszczoły, można zaryzykować i można z autoklawu tej wędli nie dać. Autoklaw też nie jest problem, można sobie zrobić w bardzo prosty sposób ze zbiornika niezbędnego ciśnieniowego. Wystarczy jak zawór ciśnieniowiesz i pojawia się do 140-145 stopni. No ale to są takie techniczne sprawy. Wróćmy do pszczół. Na czym polega to nasze działanie, aby pszczołom po prostu było łatwiej żyć? Dosyć jest rozpowszechniony teraz temat i coraz bardziej zagłaśniany tej małej komórki, czyli naturalnej komórki. Małej pszczoły. Jak mówię, u nas pszczoły jeszcze ponad 100 lat temu to były pszczoły też małe, a niektóre były jeszcze mniejsze. Mówiło się o nich, że to są porówki. One występowały głównie na północnym wschodzie naszego kraju, na Litwie i tak dalej, tak jest na wschód. I pamiętam, jak pszczelarze, jak ja byłem młody, to opowiadali, że gdzieś mu się borówki trafiły, bociemy, bo wiadomo, nasze pszczoły w ogóle były złośliwe tutaj, z reguły. No ale że miodu nosiły bardzo dużo. No dlaczego nosiły? No, były to po prostu miodne, naturalne pszczoły. I proszę Państwa, ja to puszczę tutaj Państwu do obejrzenia. Może coś tam będzie widać. Proszę zobaczyć, z czym my mamy do czynienia. Załóżmy, że nawet jest w miarę dobry ten wąt, to nawet ta komórka 5-4 to nie jest ta komórka, która powinna być. Ja już nie namawiam tutaj do wysania się na komórkę 4-9, bo do komórki 4-9 trzeba mieć wyselekcjonowane w miarę pszczoły. Natomiast jeżeli chodzi o komórkę 5-1, to na skutek naszych doświadczeń można stwierdzić, że generalnie wszystkie pszczoły bezproblemowo ją odbudują. Wracając do tej mniejszej komórki, do tej naturalnej komórki, stwarzamy pszczołom po prostu zbliżone do poprzednich warunków naturalnych bytowanie, w jakich ona żyła. To jest komórka. Druga rzecz to jest taka, że my mamy odległości pomiędzy osiami klatków 35 mm. A pszczoły w naturze, tu w naszym rejonie świata, w naszej strefie klimatycznej, rozstaw pomiędzy osiami plastrów miały od 30 do 34 mm, więc średni 32. I trzecia rzecz, to jest jak ułożyć ramki. Bo wszyscy wrzucamy ramki do ula, do korpusów, takie lecą, prawda? Okazuje się, że w dziupli, ja już nie mówię, jak jest w dziupli, bo my wszystkiego i tak nie jesteśmy w stanie zrobić. Poza jedną środkową ramką przy dzikiej zabudowie, to tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale jesteśmy w stanie zrobić co? Ułożenie po prostu prawidłowe klastru. Tak jak w dziupli pszczoła sobie buduje. Mianowicie, chodzi o te tak zwane Y. Jeżeli Państwo patrzycie na plastę pszczeli pod światło, to widzicie w komórkach albo Y, tak jak się pisze, albo Y do góry nogami. I na czym polega to prawidłowe ułożenie plastru? To każdy pszczelarz może teraz przy pierwszych przeglądach zadać sobie trudu trochę i jakby w tym momencie jeszcze znoczny środek gniazda pszczołą ustawić. Na czym polega ten środek gniazda? Mianowicie tak. Załóżmy, że mamy tutaj ramki, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden ramek. Normalnie korpus stoi 10 ramek, ale my tutaj pocięliśmy odstępniki tak, że wchodzi nam 11. Niekoniecznie musimy wkładać 11, możemy 10, wtedy tu po bokach nam zostaną większe przestrzenie. Na czym to polega? To nie jest tak łatwo wytłumaczyć. Może sobie wyobraźmy, że tu już mamy ułożone tak ramki,
zwężą, jak są placy wybudowane w dziurki. Jeżeli wejdziemy do środka dziurki, czy do środka waszego korpusu i będziemy się patrzeć w kierunku tej ściany, to we wszystkich komórkach przelit, każdy z tych ramek, patrząc się na zewnątrz, będziemy widzieli w komórkach Y, tak jak się pisze. Patrząc się w tą stronę, też będziemy widzieli Y, tak jak się pisze. Więc to jest jakby lustrzane odbicie. Tu mamy środek i lustrzane odbicie. I tak powinniśmy sobie ułożyć plan. To możemy bez żadnych inwestycji po prostu chcą zrobić od ręki, jeżeli ktoś ma trochę cierpliwość. Patrząc się z tej strony, będziemy widzieli aż do środka Y do góry nogami. Z tej strony Y do góry nogami. Tak. A tu jak będziemy się dalej patrzeć, znowu będziemy widzieli normalnie. My już zrobiliśmy w tamtym roku, nawet tak na szybkiego doświadczenie, że zrobiliśmy to jeszcze odwrotnie. Nie zauważyliśmy specjalnie żadnych różnic. No ale na chwilę trafił wrzucone ramki, też nigdy nie widzimy różnic. Dopiero na komórce 4-9 widzimy po pszczołach przede wszystkim co? Bo łagodne mamy pszczoły, ale te, które są na komórce 9, to one w ogóle tak jak w letargu się, bo otworzy się łódko, one się w ogóle nie radzą. Mam sporo sygnałów od pszczelarzy z Polski i nawet takiego starego pszczelarza, są taka z podpisem gorzu. On w zimę, bo tam już było zeszłą zimę ciepło, po prostu poszedł i poszedł panią te klasy. I mówi, że miał kilka rodzin takich, co tam dosyć były złośliwe. No, dzwoni do mnie, panie Leszku, mówi, co się porobiło, ja się nigdy nie mogę robić. To nie jest tylko jedno spostrzeżenie, ale spostrzeżenie wielu pszczelarzy, że pszczoły, szczególnie te o większym instynkcie obronnym, po prawidłowym ułożeniu klasów stają się odrzędniejsze. Możliwe, że pszczoły łagodne, jak mają źle ułożone plastry, no to są łagodne, tak jak ludzie, nic nie mówię. A jak są złośliwe, to tak jak ludzie, zamknij się na odcisk i już się zaczyna. I tak samo może być z tymi pszczołami, które są bardziej agresywne. Generalnie my wrzucamy do tej pory tak ramki pszczołom, że one się patrzą na to tak, jakbyśmy my, załóżmy sobie, ktoś by nam przyszedł do pokoju, do domu, meble poprzestawiał. Tu do góry nogami, szafę, drzwiami do ściany i tak dalej. No to nie było, to poważne. I my takie tutaj odstawiamy po prostu numery pszczołami, nieświadomie. Więc namawiam Państwa gorąco, żeby przy pierwszych przeglądach, jak będzie ciepło, kiedy będzie można już spokojnie w gniazdach pracować, żeby te Y ułożyć. A drugim krokiem, no to szczególnie jeżeli ktoś robi nowe ramki, czy ma ochotę, to stworzysz im lepsze warunki termiczne, czyli ścieśnić plac. Takim polskim pomysłem były beleczki te odpędzikowe. No koszmarne te beleczki, ale pierwsze beleczki, które wyprodukowano, to miały przekrój 8 mm na 12. Bo tak wykombinowali, że na zimę damy 8, będą bardziej ścieślone plastry, a na lato 12 będzie pszczołą płodzie. Okazuje się, że no to 8 to ok, ale te 12 to już nie. Plastry muszą być i zimę, i w lato w takiej samej odległości. Pszczoła sobie grubością plastra po prostu reguluje, co tam jej potrzeba. Jakby nie było, ramki są sztucznym tworem, no nie będziemy bez ramek pracować, są tacy, co pracują i chwała mi na to, no ale mamy pszczoły bóle. Stworzyliśmy pszczołą bóle. Więc o co chodzi, żeby było pomiędzy plastrami 7 mm. Dlaczego? Dlatego, że tak było w naturze i pszczoły lepiej zimują. Lepiej pszczoły zimują, łatwiej im jest utrzymać warunki prawidłowe dla nich cieplne,